Siemaneczko, siemaneczko. Tu mój Stratej i witam was w prezentacji gry, która naprawdę jest konkurencją dla Farminga. Gra o nazwie Cattle and Crops. A mówiąc po polsku, bydło i uprawy. Właśnie ta gra przedstawia wam wszystko, co znajdziecie w Farmingu. Lecz jest lepszym niby symulatorem. Lepszy system nawadniania. Lepsza symulacja gry. Lepiej rozbudowany system multiplayer. Wspomaganie dla modelingu. Lepsze maszyny. Ale czy naprawdę to jest to, co znajdziemy? Na załączonym właśnie wideo widzimy nieoficjalną prezentację gry. Czyli inaczej mówiąc, gra może tak nie wyglądać. Gra może inaczej wyglądać niż widzimy teraz. Czy naprawdę? Czy myślicie, że obiecali tyle i nic nie dadzą? Maszyny wyglądają realistycznie, ale czy są? Może trochę wam powiem o całej grze. Gra została stworzona w 2015 roku, na czym mówiąc, została tam, zdecydowali, że zrobią to. Gra zawiera lepiej symulacyjne maszyny oraz techniki koszenia. Lepsze zarządzanie swoimi pracownikami, którzy pomogą ci na twojej farmie, przy twoich zwierzętach, przy polu. Bardziej rozbudowany system warzyw i plonów. Lepszy system pogody, gdzie jak widzieliście, możecie nawet znaleźć mokre miejsca. Ale czy są takie? Zobaczymy niedługo. Więcej profesjonalistycznych sprzętów, traktorów, kombajnów, przyczep. I wiele, wiele więcej. Twoi przyjaciele mogą też dołączyć. I w lepszym systemie multiplayer możecie grać. Twórcy gry postarali się, aby gracze mogli dodać swoje modyfikacje. Dlatego oni też pomogą dla ciebie stworzyć je. Jak sami twórcy mówią, gra jest stworzona przez graczy, dla graczy, a komentarz ode mnie, Farming ma niezłą konkurencję. Jak na razie to wygląda nieźle, ale już niedługo przekonamy się sami, czy tak nieźle jest naprawdę nieźle. Ja z wami się żegnam. Pamiętajcie, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, zostawcie łapkę. I cześć. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tej produkcji. Pa.